Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy wtorek, 7 września, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, jest bardzo przestrzenna. Już mówię, o co chodzi. Najpierw Jezus wchodzi na górę, aby tam modlić się i całą noc spędza na modlitwie. Następnie, kiedy nastaje dzień, idzie do swoich uczniów i wybiera spośród nich apostołów, 12 apostołów. Następnie schodzi z nimi na równinę, tam spotyka tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z różnych części świata. W tej przestrzeni Jezus jest w centrum. Wokół Niego 12 apostołów, którzy nawiązują do 12 plemion Izraela, następnie uczniowie Pana Jezusa i dalszy krąg to tłum ludzi, mnóstwo ludzi, którzy idą za Panem Jezusem, aby Go słuchać, aby być uzdrawianymi, aby mieć z Nim kontakt. Jaka jest różnica pomiędzy uczniami a tłumem ludzi? Otóż uczniowie są z Jezusem na stałe, na dobre i na złe, każdego dnia. Natomiast tłum spotyka się z Jezusem okazjonalnie, kiedy jest jakaś akcja. Jezus na przykład rozmnaża pokarm, chleb i ryby. Kiedy na przykład uzdrawia kogoś i robi się szum, wtedy są przy Panu Jezusie, a później gdzieś odchodzą i znikają. I teraz pytanie do Ciebie. Jak myślisz, w którym kręgu Ty jesteś? Czy jesteś blisko Pana Jezusa? Czy może jesteś jednym z tłumu, który od czasu do czasu przychodzi, gdzieś tam skontaktuje się z Panem Jezusem, a później wraca do swojej rzeczywistości? Powiem Wam, że dzisiaj w Ewangelii są takie słowa, że cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego. Im bliżej Pana Jezusa, tym więcej mocy. Im dalej, tym ta moc jest słabsza. Ale nie ze względu na to, że Pan Jezus nie ma takiej mocy dalekosiężnej, ale dlatego, że często ludzie po prostu odgradzają się i nie chcą mieć z Jezusem nic wspólnego. Natomiast zapraszam Cię, abyś przyszedł do Pana Jezusa, abyś chciał Go dotknąć, aby moc ogarnęła Twoje serce. I Jezus również pokazuje nam, że przed jakimiś decyzjami, które podejmujemy, zawsze powinniśmy być zatopieni w modlitwie. Tak jak Jezus całą noc spędził na modlitwie, my również powinniśmy szukać umocnienia, naładować swój duchowy akumulator właśnie na modlitwie. Wejść na górę wysoką, z dala od zgiełku, od różnych spraw, nabrać jakiegoś dystansu do tego wszystkiego, być po prostu z Panem zjednoczonym. Niech w tym pomoże nam, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.